Jan Paweł II. Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku. 1 sierpnia Święty Alfons Liguri Święty Alfons ustalił główny cel zgromadzenia redemptorystów, mianowicie głoszenie Słowa Bożego duszom najbardziej zaniedbanym. Istotnie Mądrze przypomniał Sobór, że nie ma prawdziwej odnowy życia zakonnego bez powrotu do źródeł i znana jest Wam norma określana przez ojców w tej materii. Należy więc wiernie rozeznawać i zachowywać ducha i właściwe zamiary założycieli, jak również zdrowe tradycje, bo wszystko to stanowi, Dziedziczoną własność każdego Instytutu. Świadomi tego, staraliście się wyjaśnić dokładne znaczenie ewangelizacji w dzisiejszym świecie. I pytaliście się, kogo należy uważać za ubogich i zaniedbanych w naszych kontekstach społecznych, aby ustalić priorytety zaangażowania i ku nim skierować, z szacunkiem jednak dla słusznego pluralizmu, misyjny wysiłek zgromadzenia. To było konieczne dla uniknięcia niepotrzebnego rozpraszania sił i dla zachowania fizjonomii zgromadzenia nadanej mu przez świętego Alfonsa, a którą lud chrześcijański tak bardzo cenił w ciągu wieków. W tym względzie chciałbym w szczególności zwrócić waszą uwagę na sposobność dania nowego impulsu tradycyjnym misjom, które prowadzone zgodnie z kryteriami odpowiadającymi nowoczesnej mentalności okazują się niezastąpionym narzędziem periodycznej i głębokiej odnowy życia chrześcijańskiego. Święty Alfons, jak dobrze wiecie, Pokładał w tym bardzo wielką ufność.